Hubercior XD chyba został tutaj kacznięty. Oj, Byniu, kacz, kacz in the police. Nie, to jest Bam Bam in the police station. Podgłośni? Kurwa, no nie wiem, czy nie będzie kupem, bo jak będzie kupem, to nie wiem, czy chcę podgłaśniać. Ale akrobacje. To patec czy trąba? Chyba patec. Taki większy. Chmurka za mną, chociaż mamy teraz czyste niebo. Furka nisko siedzi, z radio leci sobie kłębo. Ej, mama powtarzała, synek pracy miała rację. Dziś z każdego dnia zrobię sobie wakacje. Ej, i ty sobie ten zrób. Za to dobry jest Bóg. No. Jesteś mordo za rób. Ej, jedność tych podrób. Robimy sobie traczek, to jest dla beczki, ale jest im mordo sporo naszej zajaweczki. Przyznam ci też, że plików pełne te teczki są. Spadam z jacuzzi, więc lepiej podaj mi ręcznik, ziom. Robię jutro z kumplem skydiving. W locie sklejam ten high five z nim. Na co dzień więcej słońca dawaj mi. W końcu jest lato, jest co porobić. Lecimy uśmiechnięci, ekipa na wakacjach. Ziomek zamułka, to dyskwalifikacja. Spieszno nam dwie paki na liczniku, gracie. Jutro swoją panną fiku miku. W namiocie, na karimacie. Dojeżdżamy, piękna pogoda. Plaża, imprezki, zachody i woda. Chill out, siatkówka, palone ognisko. Widzę fibrosa, on zeruje piwsko. Zapach natury, same przyjemności. Częstujesz, to biorę, jesteśmy prości. Tutaj się nie znudzisz, aktywny wypoczynek. Bawisz się z nami jak w rodzinie. Słońce wschodzi. Rowerek, deseczka. Słońce zachodzi, biegana flaneczka. Kolejny dzień mija, pełna śmiechu beczka. Co tu dużo gadać, zajebista wycieczka. To już koniec? Całe szczęście. Ecstasy and motion. O, o, o. Bibus, o, pięknie śpiewasz, aż się łezka wokół kręci. Pozdrawiam cię plutko i jebać Rafała, bo mu śmierdzi pała. 20 zł. Jebać, jebać. Dobra, Byniu, no co można tu powiedzieć o pioseneczce? No, była zajebista wycieczka, ta pioseneczka i biegana flaneczka. No. Odcinek zaczął Fryza ze Krzychu Diabła. Wiesz co, ja tak kurwa... Bo tak szczerze, to te odcinki Freeza to one jakieś złe nie są, nie? Tak zazwyczaj. No ja też żadnego nie widziałem. Znaczy na czym? Żebyśmy się też zrozumieli. Kilka widziałem, nie? Widziałem ze trzy. I one złe nie są, tylko nie są takie w moim typie, nie? Wiesz, to jest na zasadzie... kurwa, cztery pory roku Vivaldiego spełnia tam jakieś swoje funkcje. Tylko, że na przykład ty nie słuchasz takiej muzyki, to tego nie słuchasz, nie? Ale no... No to jest tu podobnie. No, oczywiście nie porównujmy czterech pór roku Vivaldiego do filmów Freeza. Bo wiadomo, że filmy Freeza są lepsze. Zobacz, ale na koniec. Warto zobaczyć. Oto nasz prezent na ich ślub. A kto miał ślub? Bo ja tylko widziałem i to było zajebiste. I naprawdę to było zajebiste. Bo było coś takiego, bo przeglądałem tego.